Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd ciuchów do sklepu Sinsay. Już przy samym wejściu wisiały takie sukienki w cenie prawie 60 zł. Jak widzicie, maksymalnie do rozmiaru XXL. Rękawy były wykonane z takiego bardzo prześwitującego tego materiału. Sami możecie zobaczyć, że ta cała sukienka jest taka bardzo prześwitująca. Ogólnie uważam, że była bardzo ładna. Dekolt w taką kopertę i tutaj takie wystające jakby pomponiki. Również występowała w kolorze czarnym. Idziemy tutaj dalej. Jak możecie zobaczyć, mnóstwo cekinów. Sukienka, złote cekiny. Prawie 50 zł. Również maksymalnie do rozmiaru XXL. Już chyba ten sklep bardziej przygotowuje się na sezon sylwestrowy. Na górze wisiała taka bluzka na jedno ramię. Cena prawie 40 zł. Również cała wykonana z cekinów. Jak widzicie, jest troszeczkę taka krótsza. Jeżeli chodzi o ten materiał, był dość taki grubszy. Tutaj akurat nic nie prześwituje. Tutaj jakaś plisowana spódnica. Dalej następna świecąca się sukienka. Cena też to kwota 40 zł. Maksymalnie do rozmiaru XL. Ta sukienka jest na ramionczka. Dość długa, jak możecie zauważyć. Raczej taka za kolano. Tutaj kolejna sukienka. Dość cienki materiał, maksymalnie do rozmiaru XL. Cena 60 zł. Jak widzicie, tutaj również rękaw prześwitujący. I tu już jest bardziej w kolorze takim złotym, beżowym. Też uważam, że bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj myślałam, że jest z tyłu zamek, ale no niestety nie. I obok tej sukienki taka czarna spódniczka. Te guziki bardzo się mieniły. Tutaj niestety nie jesteście w stanie tego zauważyć na tym nagraniu. I też maksymalnie do rozmiaru XL. Cena jest to kwota prawie 40 zł za taką spódniczkę. Następnie sweterek. Jasny, biały, bardzo miły, prawie 70 zł, maksymalnie do rozmiaru XL. Jak widzicie, dość duży dekolt, taki właśnie kopertowy. Z tyłu zwyczajny był ten sweterek. Dość długie włosie posiadał, możecie zauważyć. I za tym sweterkiem był kolejny sweterek z takim kołnierzykiem. Ten kołnierzyk jest zdobiony. Możecie zaraz z bliska Wam pokażę. Również bardzo się to mieniło. No tutaj niestety kamera tego nie jest w stanie oddać. I też był maksymalnie do rozmiaru XL. I tutaj kolejna sukienka. Tym razem cekiny w kolorze złotym. Cena 70 zł. Maksymalnie do rozmiaru XL. Rękawki również są takie lekko prześwitujące. No i tu już jest to sukienka troszeczkę krótsza przed kolano. No idziemy dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze będzie w tym sklepie. Kolejna sukienka z bardzo cienkiego materiału. Ma takie jakieś kropeczki w kolorze srebrnym. Lekko się to mieni. Cena prawie 70 zł. I ta sukienka jest taka jakby wykonana cała z tych falbanek. Możecie spojrzeć, jak ona się prezentuje. Taka leciutka, materiał też taki bardzo delikatny i maksymalnie była do rozmiaru XXL. Jeszcze spójrzcie na ten materiał. Wszystko prześwituje. Tutaj sweterek w jasnym kolorze. Akurat w tym sweterku zaciekawiły mnie te guziki, które tutaj są pokazane jako takie sznurówki srebrne. Zaraz zobaczycie na samym przodzie. Tak to wygląda.
Też sznurówki to są tak naprawdę guziki. Również bardzo ładny sweterek. Nie za gruby, dość taki cienki był ten materiał. I kolejne swetry. Taki beżowy w cenie prawie 46 zł. Tutaj kolejne jasne odcienie beżu, takie piaskowe, 70 zł. I tutaj jak widzicie maksymalnie do rozmiaru XL. Troszeczkę grubszy już był ten materiał. W ten sposób prezentuje się ten sweter, taki kardigan bardziej. Obok był podobny kardigan, tylko w innym odcieniu. Już cena jest to kwota prawie 40 zł. No i też podobnie się prezentuje co ten wcześniejszy. I tutaj kolejny sweterek w kolorze siwym. On miał w składzie wełnę, cena 70 zł. Gruby taki splot. Jeżeli chodzi o rozmiary, one były bardziej takie oversize'owe. Ten sweterek również bardzo mnie się podobał. Szkoda tylko, że na tych wieszakach te swetry są takie lekko zniekształcone. Tutaj powyżej sweter na guziki. Cena prawie 36 zł. Tutaj kolejny sweter. Również w tej samej cenie. Na dole taki grubszy sweter z golfem w cenie 80 zł. Biały taki nakrapiany. I z przodu ma właśnie taki wzór warkoczowy. I obok niebieski sweter. To jest ten sam sweter, który wcześniej pokazywałam w tym kolorze szarym. I było również bardzo dużo czapek, rękawiczek. Ja tutaj Wam mniej więcej pokażę, jakie były czapki, w jakich cenach. Zaczynam od tej pierwszej, różowej. Tutaj jest to kwota prawie 26 zł. Obok niej taka beżowa, troszeczkę grubszy materiał. I jeżeli chodzi o cenę tej czapki, też jest to kwota 26 zł. Następna z warkoczem, również ta sama cena. Tutaj już taka cieńsza. Jasny róż. Taki bardziej pudrowy. I cena za tę czapkę jest to kwota prawie 16 zł. No i tutaj kolejna w takim jakby góralskim stylu. Również jest to cena 26 zł. Jakaś taka w paski. Podobna cena. I tutaj kolejna. I jest to również ta sama cena. Jak widzicie, prawie wszystkie są w cenie 26 zł. I tutaj jeszcze pokażę Wam jedną z takim pomponem, różową czapkę. I tu jest cena prawie 30 zł. Tak jak widzicie, ceny od 16 do prawie 30 zł. To idziemy teraz dalej. Z tej strony taki zielony sweterek. Cena 50 zł. Maksymalnie do rozmiaru XL. I z tyłu on ma taki złoty suwak. Następnie biały sweterek. Tutaj jak widzicie po napisie w dotyku jak kaszmir i muszę Wam szczerze przyznać, że faktycznie w dotyku był bardzo przyjemny ten sweterek. Również uważam, że ten wzór z przodu jest też bardzo ozdobny. Spójrzcie, jak on się prezentuje w całości. I z tyłu zwykły, bez żadnego wzoru. Ale bardzo mi się podobał ten sweterek. Dalej mamy kolejną sukienkę w kolorze pudrowego różu. Cena prawie 80 zł. Zaraz Wam ją zaprezentuję w całości. Taka bardziej zwiewna, na dole plisowana, jak widzicie. Też całkiem ładna ta sukienka.
I co my tu jeszcze mamy? Kolejny sweterek. Też jasny kolor, cena prawie 80 zł. I ten sweterek, ten wzór będzie miał zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ten sweterek już Wam pokazuję na zakończenie tego filmu. Tak więc miło mi było, że go obejrzeliście i zapraszam na kolejne. Pa, pa!